was, dowódca kocu. No, jest ze mną dzisiaj, tak jak poprzednio, polski Arrow i zamierzamy udać się na bardzo niebezpieczną, ale godną przygody fabrykę opuszczoną, którą widzicie właśnie tutaj. Wejdziemy gdzieś tutaj, tak w ogóle jestem tutaj i mam gnata. To jest taka wiatróweczka, którą sobie dzisiaj kupiłem. Umarex 40 XP. Może słonia nie zabije, ale żulików zawsze może straszyć. To jest fajna zabaweczka do odstraszania. Na wypadek, gdyby ktoś nas zaatakował, to nas dobrze broni. Dopóki no to... przeciwnik nie wie, że to tylko wiatrówka. Ruszajmy. Tutaj mamy takie wejście. Wchodzimy, trzeba głowę schylić. No i mamy urbex. Szczerze mówiąc, spodziewam się w tym miejscu melin, przynajmniej kilka, ale no myślę, że tam wyżej to raczej mało kto wchodzi. Jest bardziej miejsce tak dla takich zapalonych urbexiarzy. Okay. Ciekawe mieliśmy zjechać inną fabrykę, ale okazała się zamknięta. Na szczęście bogowie chcieli, żebyśmy trafili na tą. A konkretnie ja chciałem. Okej, kolega mi tutaj pomógł, już mam latareczkę na głowie. Możemy tutaj... Dobry żołnierz zawsze pomoże. Tutaj coś jest, mam nadzieję, że nikogo nie ma, w razie czego... W razie czego odbezpieczę tutaj. Jestem na tyle zręczny, jeśli chodzi o obsługę tej broni, ale już jest odbezpieczona. Więc tutaj, kurwa, no jak się spodziewałem, no jest taka mini melinka. Właściwie to nie za dużo tutaj czegokolwiek jest, no ale jakieś butelki, widać, śmieci są. A ta wody jaki. No, a na wypadek bliskiego kontaktu mamy to. Okej. Naprawdę, zbieram na GoPro na głowie. O, tutaj taki komin jest. Bardzo wysoki, nie wiem czy to komin, czy ten szyb. Szyb, to jest chyba winda, kurwa. Nie wiem czy to mi na głowę nie spadnie, więc ja bym tutaj nie stał. Szedłbym tutaj sobie. Okej. Okay. Więc tutaj jakieś gazety. Trochę jakby tutaj remont ktoś robił. Chociaż nie za bardzo jest już czego. Czujesz, by się przydał generalny remont. Ogólnie, o, pajęczyny. Czyli tutaj już ktoś dawno nie zaglądał. Ale z tego co widzę, to tu już się kończy. Rurka jakaś. Pajęczyny są, no jest ich dosyć dużo. A co to mam w tej dziurze? To moja wentylacja była, co? Chyba tak, to trochę wygląda na wentylację. Raczej na pewno tak, bo tam dalej prześwituje, jak widzicie. To ja tutaj poszukał alternatywnych wejść, no bo tutaj już by było na tyle właściwie. Tu nie wszedłem. O, na poprzedniej wyprawie byłem bardziej na cywilną, prawda? Takiego trochę tajniaka. A dziś? Dziś w końcu prawdziwy żołnierz, co nie? Bo do przede wszystkim trzeba być przygo. Moja śledzka. Widzę, nie jedyni jesteśmy tutaj. Witam. Kocur, dawaj. Taka panorama. Niewielka. Będziemy tam wchodzić. Na szczęście to byli cywile, nie groźni. O, teraz dopiero zauważyłem, że tam jakieś drzewko rośnie. Tu. Obejdziemy tą lokalizację dookoła, żeby sprawdzić, czy jest jakieś alternatywne wejście na wyższe kondygnacje tego budynku. Więc jak już wcześniej mówiłem, widzowie, zbieram na GoPro, na głowę, trochę sprzętu, jeszcze jakiegoś dodatkowego i oczywiście na lepszy komputer. No. To idziemy? Rękawiczki taktyczne. Okej, to ja tam wejdę z bronią i poczekam na ciebie. O, no dosyć dużo jest tutaj miejsca. Będę musiał zeskoczyć z tym telefonem. Nie wygląda to zbyt stabilnie, nie? No ale można tutaj się porozglądać i zobaczyć, czy nic nie ma. Lub nikogo. Nie, no nie bardzo. Widziałem, że to są takie drabinki. Ja trochę może wyglądałem dość niepewnie, ale przepuszczać można. Tak. No, czy będziemy to z tego korzystać? Teren rozbiór. Tak wygląda polski Arrow w kapturze. Dobra, włączamy się. Okej.
tutaj puste. Możemy spokojnie zwiedzać. Tu jest jakaś szafa. Śmieszna. Tak, oj, tam bym nie chciał wpaść. Tu sobie można nogę złamać, jakby co. Jakbyś chciał, był chętny. Niższy poziom. No, niższy poziom. Tak, tam się więzi. Co tu mamy z boku? Bo tam proste jest, tak dosyć ciemno, my tam jeszcze zaraz wejdziemy, ale wszystko po kolei, bo mamy po drodze właśnie to pomieszczenie wielkie. Kompletnie nie wiem, co tutaj było. Nie mam pojęcia. O! Widziałem zdjęcia z tego miejsca na jednej z urbexowych grup na Facebooku. Kojarzę to kółko z tą gębą. No tu jest dosyć ciekawe. Wyższe kondygnacje. Bardzo niebezpieczny strop. I sufit. Dobra, moteczko, ty moja, przestań mi Jarosława rezerwować. Coś. A to pracuje jak mi teraz, nie? Teraz jakoś przeniesiemy się wyżej. Lewo. Prawo. Nie mam pojęcia, co to jest. Kurde, wy chyba tego nie widzicie na nagraniu aż tak dobrze. Spróbuję podbić kontrast w postprodukcji. Jest tutaj taka porcewiała ściana z takimi dwoma kółkami. Tu na dole widzicie dobrze, tam na górze też powinni się, takie ciemniejsze. A tu mamy artykułego segitu. Tam można ogólnie wszystkie kółka wejść, a tu z kolei mamy taki fajny... Chyba też były jakieś windy, mi się wydaje, coś. Chociaż tu jest ten... Nie. Raczej, mi to nie wygląda na szyk. Za szeroki. Gdzie? Taka winda? Bardziej tu jakieś, nie wiem, mówię, drabiny, coś takiego. Myślę, że to jest najzwyczajniej w świecie klatka schodowa. Masz, to już brakuje, czy to? No, ale może na początku, tu nie ma śladów po schodach? Aha, nie, nie bardzo, szczerze mówiąc. Może tak po prostu, wiecie, do wentylacji, coś takiego, żeby... Powiedzcie, bo nie na powietrze muszę. Albo do, tak, do przeliczania towaru szybkiego, wiecie. Jak ktoś się zna, to niech tak się pomysłuje. Tutaj jest... A, tutaj jest to samo. Wszystkie te okienka pozwiedzamy. Tam jest to okno, przez które wchodziłem. O, widać, że melina niezła tu była. Definitywnie, tutaj cały, wszędzie po czymś są części. A nie, głównie to po sprayach są. Myślałem, że to po jakimś robię. Więc zdecydowaliśmy, że będziemy szukać jakichś typowych, takich klasycznych i klimatycznych opuszczonych budynków typu, nie wiem, domki jednorodzinne czy coś większego na obrzeżach, gdzieś na przykład, nie wiem, w lasach, bo to ma po prostu więcej klimatu. Patrzcie, tu sobie można nogę znaleźć, bo to jest ten szyb windowy, nie? A jak tu spadniesz, to już dupa z wyjściem. No, nie chciałbym tu spaść. Tam jest ta winda, no. Kochani, stary oficer, może sobie otworzyć. No tutaj jest to, co widać. No tam są schody na górę, więc ja bym wszedł. Tutaj byliśmy. Swoją drogą, to jest dosyć ciekawe. Nie chciałbym, żeby się okazało, że w takim stanie jest cała reszta dachu w tym budynku. No, to są, może tutaj jest jeszcze jakieś zaplecze, komóreczka, coś takiego. Ale, kurwa, bardzo dużo pyłu. Aż bym tu okulary taktyczne założył. No, tu pod schodami. Dobra. To są trole mieszkają, ale w tej dziury jak mieszkają, ale się trole wbrodzą. Trole pouciekały, obie pouciekały, tylko mrele zostały. Bo nie miały gdzie uciec. Znaczy nie ma od mniejszych rzeczy. Chociaż te grafiki sobie pooglądamy. A to mniej więcej coś tu jest. Wiśniewski. No, jeden Wiśniewski mnie oszukał. Czarny chuj. Co prawda on biały. Była taka śmieszna sytuacja. Gościu taki jeden z kanału sukces.pl nagrywał sobie filmiki takie typowe coachowe.
właściwie bez treści takie, o, zmuś się, to odniesiesz sukces, coś takiego, takie bla bla bla. Nic konkretnego, ale kiedyś gościu zrobił taką akcję, bo chciał się wypromować, nie? I poprosił swoich widzów, zorganizował taki konkurs, gdzie do wygrania były różne nagrody, typu, nie wiem, przejażdżka jakimś luksusowym samochodem na torze, czy po prostu książka, którą on sobie napisał pod tytułem Rusz dupę. A co trzeba było zrobić? Trzeba było nagrać taki spot reklamowy dla niego. Spot reklamowy, no ja tam nagrałem. Ogólnie książki, aha, jeszcze jedno. Książki były do wygrania dla każdego za wzięcie udziału. Czyli nie trzeba tam było wybrać jakiegoś miejsca. I ogólnie ja zrobiłem reklamę, no więc do gościu powinien mi wysłać książkę, nie? Bo pisałem mu adres. To było już chyba 2 lata temu i gościu dalej mi nic nie wysłał. Taki skamer. To jest niedźwiedź, czy jak? To ta pralka. Ciekawe, czym się dało, wiesz co? No. Ciekawe, czym się dało właśnie do lornetki przyłożyć, nie wiesz, kamerkę od telefonu i tak ci widzę, gdzie są osoby. Okej, okay. Tu jest okno, z które sobie można wypaść, a tu jest kawałek stropu, można spierdolić. No tak średnio bym powiedział, można się to dosyć trzymać. Jest jeszcze taka półeczka, w razie czego. Ale, no, już tu wiszą oczywiście, tak żeby było inaczej. Tu wyżej czysto, póki co. Więc mógłbym sobie postrzelać, ale nie widziałbym, gdzie strzelam. Za małe pociski. Tak, ustawić tam butelki na tym drugim murze i kto strzeli, tym dostaje stówę. Kurde. No. Dobra? A ja sobie pójdę dalej. No, tu jest jaśniej. Tu jest coś widać. Tutaj doszli do wniosku, że warto okna zamontować. To się zastanawiam. To zdaje się, była fabryka. Czy wcześniej ludzie na tych niższych piętrach też tak pracowali, gdzie, nie wiem, było sztuczne światło na przykład? Normalnie? Bo to by było dosyć ciekawe. Tutaj mamy szyb. To może przechwycę i wypróbuję moją broń, bo będzie tutaj huk. Jak tak strzelę, to nie pójdzie rykoszetem. Jakby to w ogóle nie strzelało tym śrutem. Będę musiał później to sprawdzić, bo nie do końca mi się to podoba. To jest nowa broń, ja jeszcze jej nie do końca ogarniam, jak ona działa, ale powinno strzelać. Śrut załadowany, CO2 też, jak słyszeliście. Ale okej. Tutaj jest najwyższa kondygnacja. Skacz. Popełnię samobójstwo, zobaczycie. Ach, ja nie szczęsny. Po co mi dalej żyć na tym świecie? Skoro nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie potrzebuje. O, ja nie szczęsny. Zobaczycie. Tu i teraz popełnię samobójstwo. Coś nie wyszło. Coś nie wyszło. No, widzieliście, coś koledze nie pykło. Nawet zajebać się nie można. Nie miał, jeszcze ja nie miałbym zaufania do tej półeczki. Nie miał. Kurwa no, ale patrzcie swoją drogą, jak to się... Taka wklęsła jest ta podłoga, nie? Mam coraz mniej zaufania do tej budowli. Zwłaszcza do tego dachu, tam jest dziura. Gdzie? No tu. Tutaj.
jest klatka schodowa. Widzieliśmy tutaj wcześniej klatkę schodową? Jest ciekawe. A i nowe miejsce, ho! Hałasuje. Wiatru. Się rusza. Jest. Kolejną dziurę. To jest kolejne pomieszczenie. Tutaj jest taka dziura. Ciekawa. Tu byłem chyba. Nie, tu nie byłem. U mnie nie było. Zobaczę, gdzie zostawiłem kolegę. Chyba się tu gościu nie wtrążolił na dach. Szukamy. Nie, chyba się nie wtrążolił. Ale na to nie zwróciłem wcześniej uwagi. To nawet nie wiem, co to jest. Waszyk wentylacyjny, chociaż dosyć szeroki. Natomiast coś go pogięło i co tak wisi. Nie wiem, być. Patrzcie, znalazłem miejsce, w którym były kible. Normalnie tu się jadło kanapki. Tutaj więcej tego. No, tutaj to wręcz stołówka była. No, a tutaj z kolei jeden ładował drugiego, który się schylał po mydło. No witajcie, tutaj kocur na dachu, jak typowy dachowiec. Byłem gdzieś aroła, on tam na dole gdzieś drąży, krąży, nagrywa różne rzeczy, a ja tu proszę. O proszę, piękna panorama Łodzi o zachodzie słońca. Uwielbiam być w takich miejscach. Ach. Jeszcze tylko kocimiętka. Jakieś żarełko i można by tu siedzieć, powiem wam, do rana. Musiałem do kolegi zadzwonić, bo kurwa nie wiem, gdzie on się podział. No i mamy się teraz spotkać na dachu. Więc no, kolejne piętro. O, tu się ciekawie robi. Tu się ciekawie robi, już wyżej nic nie ma.
kolegi dalej nie widzę. Niestety. Teraz zauważyłem, że ten szyb z tą wintą chyba jest jeszcze z tą klatką schodową, jest dużo wyższy, tak jakby, od tego w ogóle miejsca, całej reszty tej budowli. Kogoś słyszę. Może on tu znalazł gdzieś wyższe schody, ale nie wydaje mi się, nie. Tu nic nie ma. A, tu już chyba byłem. Byłem tu? Nie, tu nie. Ej, tu nie byłem. Nie, tu nie byłem, Steve. Zdecydowanie, takiego okna nie pamiętam. No chyba, że mam coś źle z pamięcią. Kolega mi powiedział, że na ten dach muszę wejść po drabinie bocznej. Nie wiem, czy chodzi o tą drabinę. Powiedział, że mnie tu zlokalizuje. To może być też tamta drabina, która jest tam za tym krzakiem. Kurwa, mam nadzieję, że nie ta, bo zobaczcie, tutaj można spaść sobie normalnie. Mam nadzieję, że to jednak z tego dachu. Generalnie wolałbym tamtędy wchodzić. Kolega poinformował mnie, że to właśnie była dokładnie ta drabinka, ale ja bałem się, że spadnę do tyłu, chodząc po niej na górę. Więc postanowiłem, że wejdę alternatywnym wejściem, też drabinką, ale ona jest nieco inaczej zlokalizowana. Mianowicie jest ona, zobaczcie, bałem się wejść po tej drabince, nie? No fakt, zobaczcie, tu jakbym spadł, to tutaj jest tak nisko lecenie. A tu sobie wejdę tą drabinką, tutaj po prostu bezpiecznie się czuję. Chyba mądry wybór, nie? A tam na dole mamy Jaroła. To jest ważna droga do przejścia. Jeden niewłaściwy ruch i po tobie. Musisz mieć tego gnata w ręku, nie lepiej go schować? Na do kieszeni czy gdzieś? Dobra, wezmę go od ciebie. Wolę go mieć w ręku. No w sumie. Mądre podejście. Okej. Tak, dokładnie. Będziemy atakować właśnie tą wieżę. Co nie? Dokładnie. Jeśli mam być szczery, to albo dach jest znacznie ciekawszy od tych wcześniejszych kondygnacji, albo po prostu te wcześniejsze kondygnacje mi się już znudziły. Aczkolwiek jest tutaj zieleń, tu coś rośnie. Tu jest fajnie. Szkoda, że nie ma Rycha. Bym tutaj był stałym gościem. Myślę, że chyba można to nazwać urbexem. Mało kto skapnie się, do czego to jest nawiązanie, bo ten tekst. Widoczki jak zawsze zajebiste. Jeśli drabina się pod nim nie zarwie, to on jest bezpieczny. Jeśli drabina się pod nim zarwie, to ja jestem bezpieczny. Dawaj! No, Aru będzie schodził. Ja sobie pozwolę usiąść. No i jej, mój
moje biedne stare gnaty. Okej, wszedłem tu już. Widzicie, drabinka. Weźcie pod uwagę, że zejście po takiej drabince jest znacznie trudniejsze niż wejście na górę. Tak? Więc widoki są takie. Zdobyliśmy to. Raczej bym nie leciał tędy, tymi dziurami. Dach jest bardzo niebezpieczny. Z każdej strony jest naderwany, dlatego chodzimy tak bokiem. Tutaj lepiej już się nie zbliżaj. Ej, widzę, że przetrwała, my nie. No właśnie, szkło jest twardsze, tylko bardziej kruche. I kruche jest życie każdej możliwej istoty. Musimy o tym pamiętać na każdym kroku. Ja nie raz uniknąłem śmierci, ale pewnie zdarzy się taki moment, kiedy mnie nie będzie to dane. Próbuję dojść do... Ja chcę kurwa stąd zejść. Naprawdę, za ostatni raz przelecę się po tych widoczkach, kurwa. Przydałem się trochę, czy nie? Polacy, Polaczki, oglądajcie. Na parkurowca bym się chyba nie nadawał. Wyobraź sobie, z takiej wysokości ja bym nie mógł skakać. Tu na żywo to wygląda zupełnie inaczej niż u was na nagraniu. Dlatego w opisie będziecie mieli numer konta, wysyłajcie donaty, to wtedy zakupimy kamerę 360 stopni. No, dokładnie. Ile sprzęt ogólnie, ile tak i wszystko. Ja tu świecę do końca, ja bym tu został, bym tu do końca. Chociaż z tej strony... Byśmy długo czekali, poza tym i tak są chmury. Nie ma co. Ładnie. A poza tym ciemno będzie, jak będziemy schodzić. Powiem tak. Jakiegokolwiek to będziecie, chodźcie pojedynczo, albo najlepiej jedna osoba. Ja powiem tak. Gdybym kurwa miał coś nie tak z głową, czyli byłbym pierdolnięty i bym chciał popełnić samobójstwo, to kurwa nigdy nie wybrałbym skoku z wysokości, bo bym się zesrał. Bym kurwa nie skoczył, tylko bym kurwa na zawał umarł. Serio. Stres jest straszny. Ja tego nie rozumiem, że kurwa naprawdę ludzie tak skakają z takich dachów, a kurwa nie lepiej już, nie wiem, wstrzyknąć coś sobie i tak bez tej... tego stresu. To bardzo jest zdeterminowany. Ja skakałem, jak byłem w Grecji, skakałem z mniej więcej 6-metrowego klifu do wody, co nie? Do wody? Do wody, ale samo to, nawet też skakałem do wody, bo to jest stresujące, że zanim skoczyłem musiałem kilka minut, albo nawet kilkanaście, żeby tego w ogóle szokować. Może kiedyś zobaczycie ten film, może kiedyś nie, nagrałem kamerką specjalną, ale powiem wam, cytowanie, jak jesteście na tym wysokości testowani, znaczy to wygląda się na nagranie, no, powiem wam, idźcie kiedyś i sami się przekonajcie, no. Może ja się tak wreszcie nagram tą swoją facjatę na tle tego pięknego widoku. No bo kurde, zdobyłem go, kupio by było nie użyć tutaj mojej twarzy, nie? Także zajebistej i fotograficznej. Ale skromny jesteś. No wiem, skromność to moje drugie imię. Bo schodzimy, nie? Tak, to jest najgorsze. Schodzimy teraz właśnie tam na dół. Spustka Jemsia. Kurwa, to jednak kupa stresu. Ale i tak mniej stresu niż w szkole. Nie jeden sprawdzian z matematyki. O ile cię nie zabije, o tyle nadwyraży twoją psychikę. Bardziej bądź niż... ostrożny, bądź ostrożny. Najwyżej sprawdź, czy żyję. Tak się trzeba, o, tak się trzeba przechwytywać. Najwyżej sprawdź, czy żyję. Jak nie będę żył, to spierdzielać stąd. Najwyżej powiesz, że chciałem zostać sam. Kazałem ci pójść, okej? Okay? Pośmiertnie mi kazałeś. Teraz to już nie zginiesz. Nie muszę się martwić, co będzie. Teraz to już kurwa jest tam na miejscu. Dobra, uziemiony. Nie, uziemiony, dokładnie. Żebym ja kurwa nie został uziemiony. Wow, ale blisko. Mogłem tym oberwać. Cokolwiek to było. Pamiętaj, ostrożnie i bez nerwów!
Zawsze. Zawsze tak jest. Ja już jestem zadowolony i usatysfakcjonowany, więc chyba pora wracać, nie? Jak myślisz, wracamy? Mnie się wydaje, że z tego budynku to już wszystko, poza tym, gdzie nas nie było. No wszędzie nudno, swoją drogą, patrzcie. Tego nie nagrałem, bo to jest niedostępne miejsce, ale jak tak przybliżyć się tam, do tego okienka, to tam jest, opiszę wam to, taki trochę, taka coś takiego jak beczka, nie? Taki właściwie walec, taki pionowo postawiony, z takiej blachy dookoła. Prawdopodobnie to był zbiornik na coś. Nie jestem tutaj akurat pewien, choć wcześniej myślałem, że tam winda jest w tym szybie. Nie, to w tych fabrykach nie było. Nie, ja wiem, winda towarowa, czemu nie? Jakoś by musieli tam nosić. Swoją drogą, zobaczcie, tam grają w piłkę. Możemy już sobie iść dalej. No chodź, kurwa. Szmulu. Ciekawostka dnia. Zanim odwiedziliśmy tą lokację, mieliśmy odwiedzać fabrykę Szmula, która jest tutaj nieopodal. No ale niestety nie dało się tam wejść. Wszędzie dookoła było zamknięte. No ale cóż, nie ma nic właściwie, myślę, straconego, bo nie podejrzewam tamtej lokacji od coś bardziej ambitnego dla urbeksiarzy jak tutaj. Dron. Zajebiście było. Już było trochę więcej ryzyka i adrenaliny. Ale drugi raz nie zamierzam się tak wspinać. Ja urbex cenię za klimat, a nie za ryzyko. Dlatego myślę, że ten odcinek był właściwie jedyny w swoim rodzaju na tym kanale. Nawet biorąc pod uwagę te, które będą. Choć osobiście uważam, że te, które będą jeszcze lepsze. Więc zostańcie w tym kanale. We'll be right back.